podwyżki płac dla nauczycieli, ale też zakładów komunalnych, jednostek kultury i ratuszowych urzędników. Na podwyżki wynagrodzeń w budżecie miasta dla jednostek samorządowych założyliśmy kwotę 3 miliony 69 tysięcy złotych. 3 miliony pozostałe to jest na podwyżki dla nauczycieli, te 5-procentowe od 1 stycznia. Tegoroczne podwyżki płac będą jednak przeprowadzone inaczej niż rok temu. W tamtym roku podwyżka, kwota na wzrost wynagrodzeń była wyliczona w taki sposób, że dla tych pracowników najniżej zarabiających do 2,5 tysiąca złotych naliczyliśmy fundusz na wzrost wynagrodzeń na poziomie 12% i tam później szliśmy aż do 5 tysięcy chyba, powyżej 5 tysięcy była kwota podwyżki 3%. Według klucza ustalonego przez ratusz w 2019 roku dla pracowników zarabiających do 2700 brutto podwyżka wyniesie 7%. Zarabiający do 3,5 tysiąca dostaną 5%, 4% trafi do zarabiających do 5 tysięcy złotych i 3% dla kadry z wynagrodzeniem przekraczającym 5 tysięcy złotych. To, czy ów klucz znajdzie zastosowanie w zakładach budżetowych miasta, okaże się niebawem. Podpisałem w ubiegłym tygodniu pisma, przekazując określone kwoty i sugestie, że ja tak liczyłem, a wy policzcie może tak, może trochę inaczej, bo to są oczywiście kompetencje dyrektorów. Czy kwoty zadowolą pracowników? Pewno nie. Po kierowcach miejskich autobusów o podwyżki głośno zaczęli się upominać pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni. Komunalny zakład zatrudnia setkę osób i ich delegacja kilka dni temu odwiedziła prezydenta. Mówiłem, że słuchajcie, no nie tylko wy chcecie zarabiać lepiej, ale inni pracownicy też, nie? I musimy podzielić to, co mamy, a być może w trakcie roku, nie wiem, od 1 lipca, od 1 września, jeżeli stan finansów będzie na tyle pozwalał, żeby jeszcze raz wrócić do tej kwestii i na niższą skalę, na przykład wyasygnować około kwoty, nie wiem, 1,5 miliona złotych, połowę tego, co teraz, no to byłoby fajnie. Do tej pory spośród setki pracowników 9 mieściło się w pierwszej grupie zarabiającej do 2700 brutto. 55 osób zarabia do 3,5 tysiąca, 22 mają pensję wyższą, sięgającą do maksymalnie 5 tysięcy złotych. 11 pracowników zarabia powyżej 5 tysięcy brutto. Aktualnie statystyczna podwyżka według wyliczeń ratusza powinna wynieść około 167 zł brutto, ale jak podkreśla Renkiewicz, podwyżki podzieli dyrektor.